25 kwietnia 2015 roku o 11:56 w Nepalu zatrzęsła się ziemia. W tym momencie zatrzymał się zegar w centralnej części stolicy Katmandu i poniekąd w miejscu stanął też czas dla kraju leżącego w środkowej części Himalajów. Nepal wciąż podnosi się z tej tragedii, a pomagają mu w tym wolontariusze z całego świata. Jest wśród nich Polka Edyta Stępczak. Nepal od ponad pięciu lat jest moim domem, dlatego kiedy zastało mnie tam trzęsienie ziemi, nie mogłam sobie wyobrazić, że po prostu wyjadę. Podobnie jak większość mieszkańców Katmandu, po trzęsieniu pani Edyta znalazła się na ulicy bez dachu nad głową. Odrzuciła propozycję ambasady, która przygotowała dla polskich obywateli lot ewakuacyjny. Zamiast uciekać, zaczęła pomagać w każdy możliwy sposób. Walkę ze skutkami tragedii udokumentowała fotografiami, które unaoczniają, jak wielki był to kataklizm, ale są też świadectwem tego, jak Nepalczycy walczą o przetrwanie. Największe zniszczenia dotknęły tubylców, natomiast infrastruktura zarówno na szlakach górskich, jak i w mieście, hotele, restauracje, to wszystko było dostępne. Natomiast media wyrządziły wielką krzywdę Nepalowi pod tym względem, że w pierwszych dniach i tygodniach informowały o zniszczeniach i mogę panią zapewnić, że to nie były ani przesadzone relacje, ani rozdymane, w takim celu epatowania grozą i zniszczeniem, były prawdziwe. Nepal w ogromnej mierze utrzymywał się z turystyki. Po trzęsieniu to się zmieniło. Mając w pamięci przerażające obrazy, turyści po prostu boją się tam przyjechać. Dlatego kraj strasznie ucierpiał po tej tragedii finansowo, dlatego że turystyka jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Jest wiele osób, które pracuje, tylko jeden członek rodziny ma zatrudnienie i właśnie w tym sektorze turystyki. Ci ludzie pozostali bez środków do życia i w bardzo, bardzo dramatycznej sytuacji. Mimo że niczego, podkreślam, nie brakowało już w zeszłym roku jesienią z punktu widzenia turysty. Jedną z form pomocy może więc być wyjazd do Nepalu. Edyta Stępczak wspiera organizowanie wypraw trekkingowych oraz wspinaczkowych z donacją na rzecz ofiar trzęsienia. Obecnie podróżuje po Polsce, by popularyzować ideę pomocy. Podczas prelekcji odbywają się również minikiermasze oraz zbiórka pieniędzy na projekt Healing Haku. Healing z angielskiego uzdrawianie, Haku jest nazwą własną wioski w północnym Nepalu, która w 95% została zniszczona. Ludzie stracili wszystko, nie tylko swoich bliskich, dorobek całego życia, domy, ale także ziemię uprawną i ponieważ w większości byli rolnikami, główne źródło dochodu. Przy braku pomocy nepalskiego rządu mieszkańcy wioski są całkowicie uzależnieni od pomocy z zewnątrz i polegać mogą tylko na inicjatywach prywatnych. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej healinghaku.org albo na Facebooku. Jeżeli zwrócą się Państwo do mnie, udzielę wszelkich informacji. Można wesprzeć w najróżniejszy sposób, popularyzując nasz projekt, zachowując tą tragedię nepalską od zapomnienia. Zapraszamy naszych widzów do obejrzenia obszernej relacji ze spotkania z Edytą Stępczak. Materiał wyemitujemy w telewizji Kaszuby po programie Przesłuchanie.